Pisze tak. Coś grubego się szykuje. Jak myślicie co? Zaczynamy ceremonię. Kwasior, świnia, whisky, jego przyprawy. Ja się na grillowaniu nie znam. Kwasior, powiedz widzom, jak ty to zrobisz, czy to będzie smaczne, czy nam, wszystkim youtuberom będzie to smakowało? No, pewien jestem, że będzie smakowało, bo to jest coś naprawdę unikatowego. Jak to zrobić? Przepis jest szalenie prosty, efekty są wyśmienite. Musimy zrobić marynatę, szynkę ponacinać, ponieważ jest ona ze skórą, jeśli wolicie, albo bez skóry, wytnijcie ją, ale wydaje mi się, że mi i wszystkim chłopakom tutaj ta chrupiąca, zgrillowana skórka będzie pasowała wyśmienicie. Kilka prostych składników na stole, jak widzicie, zaraz o tym wszystkim opowiemy. A ja w takim razie ci już nie przeszkadzam, bo to jest twoje królestwo, a ja uciekam do chłopaków. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. No, tak, i tu będą stali ścianą taką wszyscy z tymi atakami. Tak. Pogoda rzeka, znosz się na deszcz, ale dam radę. No zaczęło iść, to teraz każdy chce kręcić, co nie? Ej, ja bym to... I teraz powtórz do cwaniaków. Albo powiedz coś mądrego. Teraz mnie zdenerwowałeś i ja nie wiem, czy chcę w ogóle strzelać. Nie wiem, czy jest sens po tobie podchodzić. Tylko weź nowe nagranie, no. Bo to zaraz nakręcimy patronem. Marek, to na tą strzałę połóż tą kamerę. Poszło? Dzień dobry, kochani. Dzisiaj strzelamy strzałami. Zaczynamy więc od składników. Jest tutaj tak, sos barbecue, musztarda, whisky. W tej małej tutaj miseczce chrzan, ocet jabłkowy. Dalej olej rzepakowy. Mieszanka przypraw. Ja wybrałem swoją oryginalną, ale jeśli nie macie takowej na podorędziu, spokojnie użyjcie ostrej papryki, słodkiej papryki, pieprzu czarnego, kminu, może czosnku. To już sprawa należy do Was. Dalej jest jogurt, majonez, z warzyw nie będziemy przesadzać, bo przecież jakże można. Będzie to kapusta oraz świeżutka marchewka. Tutaj w słoiku szef kolba.pl zrobił swój własny sok jabłkowy, mętny, wydaje mi się, że będzie pasował wyśmienicie, a na tej pięknej desce pyszni się cały wielki udziec wieprzowy, udziec z kością, udziec ze skóry, jak wcześniej wspomniałem, i możemy zaczynać. Ten taki dźwięk, co był teraz, to, że uderzyła cięciwa w ten? Zaczynamy od przygotowania pasty aromatycznej, którą natrzemy całe to mięsiwo. Do miski musimy dodać olej. Przyprawy. Oraz cała masa whisky. Na koniec pozostało nam już dodać tylko kilka chlustów musztardy. Mieszamy całość. Żuje by się tuczyć. I tak przygotowaną pastę odstawiam na bok. Zabieramy się teraz za mięsiwo. Skórę należy ponacinać w rąby lub w kostkę. To już jest obojętne. Chodzi o to, aby to dobro przedostało się przez skórę w głąb mięsa. Szaleńczo ostrym nożem nacinamy całość. Tak przygotowana szynka, przypominająca teraz nieco skórę węża, musi być obsmarowana dosyć dokładnie marynatą. Mięso jest już wstępnie natarte, ale często w kuchni jest tak, że nic nie zastąpi gołych rąk. Wcieram więc marynatę bardzo dokładnie pomiędzy te wszystkie nacięcia. I tak przygotowany udziec wieprzowy ląduje teraz w bezmiar pieca. Temperatura między 130 a 140 stopni, nie więcej, ponieważ konsystencja całości nie wyjdzie taka, jaką byśmy chcieli. Ze względu na to, że mam brudne ręce, Tomek, bardzo Cię proszę, otworzyłbyś mi grill? Jasne, otwieramy. Ja już czekam. Zamknij. Zapominamy teraz o tym na 4 godziny. W tym czasie zrobimy mieszankę glazurującą. Zaraz się widzimy. Mięso grilluje się, czas teraz w zasadzie od razu po tej czynności zrobić glazurę. Glazurę robi się z whisky, octu oraz soku jabłkowego. Mieszam wszystkie składniki w naczyniu. W
tak przygotowaną miksturą należy smarować mięsiwo po mniej więcej godzinie czasu od wrzucenia na grill. Smarujemy co 2 kwadranse. Jestem Morden, jesteśmy na imprezie kolby. Dobry, moje szanowanie. Glazura jest już gotowa, ale co ważne, podczas grillowania starajcie się zminimalizować ilość otwierań wieka, ponieważ jak otwieracie, nie grillujecie. Minął kwadrans, musimy kolejny kwadrans zaczekać i zaczynamy glazurowanie. Pamiętaj bezdech. No, i wypuścić powietrze. Spoko. Fajnie, dużo kamer. W ogóle się czuję jak faktycznie ten. Jakby ktoś miał przyjść na audiencję. Minęły 2 kwadranse. Czas teraz nawilżyć mięsiwo. Mam whisky po amerykańsku. Dokładnie. Słuchajcie, jest tutaj bardzo dużo ludzi. Teraz było trochę lepiej. Minęła godzina czasu, czas zacząć teraz proces podwędzania. Do tego celu wykorzystamy zrąbki wędzarnicze z beczek po rumie. I zawijam niedbale, tworząc taki cukierek. Czekam, aż się zrobi łódko, świnka, porki płód. Porki płód, aż się w końcu ugotuje. A to kwestia jeszcze półtorej godziny? Nie, no, godziny. Przy dobrej pierwszej godziny. Półtorej godziny, tak ewentualnie do 6 godzin. Minęło niecałe 5 godzin, czekając na tą wspaniałość. Czas biegnie z prędkością żółwia atakującego liść sałaty, ale koniec końców, zobaczcie jaki jest efekt finalny. Czas teraz przekładamy ten pokaźny udziec na takie gniazdko uformowane z folii aluminiowej oraz papieru pergaminowego. Zawijam całość teraz dosyć szczelnie. A dlaczego papier pergaminowy? Ano dlatego, że w tej glazurze był przecież ocet, a ocet w połączeniu z aluminium to nie jest dobry pomysł zarówno dla smaku, jak i zdrowia. Zawijam teraz szczelnie, tworząc jeden wielki, smakowity pakunek szczęścia. Tak przygotowany, ciasno zwinięty pakunek wkładamy teraz na grill. Temperatura wciąż jest ta sama, między 130 a 140 stopni. Czas 4 godziny. Cieszę się, że mogłem poznać tyle osób. Większość z nich widziałem tylko gdzieś tam na filmach. Tak naprawdę znałem tylko Sietrę i chłopaków z Urbex History. No, dzięki tej imprezie mogłem poznać też między innymi Ciebie. I tu Cię musi wskoczyć. Między te dwa korony. A, dobra. Łukasz, chcesz jakieś zdjęcie albo, wideo? Muszę? A nie mogę zostać? Jednym z najlepszych dodatków do barbecue, ale do pulled pork głównie, jest dobry coleslaw. Jak go zrobić? Sprawa jest szalenie prosta. Otóż kapusta, marchew, majonez. W tym wypadku dodamy też jogurt, aby całość była nieco lżejsza, oraz pstryk w postaci chrzanu, co doda całości animuszu. Zaczynamy od pokrojenia kapusty na ćwiartki, po czym w paseczki i bardzo drobno. Pan tutaj groźnie wygląda. To nie jest ATL, od razu uprzedzamy, to nie jest członek. Tak.
Jest fajnie, fajnie. Spotkałem kilku nowych ludzi, a także starych znajomych. Mięsko wygląda apetycznie, więc nie mogę się doczekać, że zaczniemy je szamać. I szczerze mówiąc, jest bardzo przyjemnie. Pomimo tego, że pogoda nie dopisuje, bawię się świetnie. Robiąc slow, możecie kapustę siekać tak jak ja, możecie też zetrzeć na tarce. Wybór należy już do Was. Marchew tym razem zetrę na tarce. Na grubych oczkach. Na 3/4 głąba kapusty wydaje mi się, że dwie marchewki średniej wielkości będzie idealnie. Dodaję teraz wszystko do miski, po czym zabieram się za sos. Jedna część majonezu, jedna część jogurtu, odrobina krzanu, czarny pieprz oraz sól. Mieszam całość bardzo dokładnie. Odrobina cukru, w tym wypadku jest to brązowy, z powodzeniem użyjcie białego. I na sam koniec odrobina octu jabłkowego. I tym sposobem grubo siekany chłopski slow jest już gotowy. Ja w czasie, kiedy mięso będzie dochodziło, mam na to 4 godziny, posprzątam sobie tutaj, aby ugościć Was już finalnie na czystym blacie. Kanał Urbex History, tam wcześniej albo później Kuba chyba też mówił, właśnie krzyczy coś o świni. Także zapraszamy, polecamy wyprawę z Japonii, z Czarnobyla i z opuszczonych miejsc. Czy świnia już jest gotowa? Czy świnie mnie słyszą? Minęło 8 godzin z lekkim haczykiem, zapachy unoszące się tutaj są po prostu niesamowite. Wydaje mi się, że całość jest już gotowa, sprawdźmy to, ale dopiero za około pół godziny, ponieważ tyle właśnie musi odpoczywać teraz mięso. Ono musi zrelaksować się, gdybyśmy teraz zaczęli to szarpać, wszystkie soki, te cenne dobra wypłynęłyby i to nie byłoby takie idealne, o co walczyliśmy. Także pół godziny, niech ta szyneczka zrelaksuje się, odpocznie, a odwdzięczy się wyśmienitym smakiem. W tym czasie, w tak zwanym międzyczasie, zrobimy sos. Sos, którym polejemy cały to poszarpane mięsiwo, a robi się go w ten sposób. Do rondelka wrzucamy masło, sok, whisky oraz sos barbecue, ocet i odrobinę soli. Mieszamy to wszystko, rozpuszczamy, aby dostało lekkiej temperatury i możemy zalewać to całe dobro. Kanapka z chlebem jest najlepsza smarowana nożem. No. Kanapka z chlebem. Masło rozpuściło się, a mięso jest już całkowicie zrelaksowane. Czas dobrać się do tego pakunku. Kolacja, kolacja! Panowie, czas jeść. Osiem godzin czekałem na to. Tak. 9 godzin czekałem. Przez to, że tak długo, to po prostu... aż muszę powąchać. Miejmy nadzieję, że smak się obroni i całość będzie petarda. Mam taką nadzieję. Ja dziękuję Ci bardzo. Podajemy. Podajemy, jasne. Dzięki bardzo. Za to, że dla nas, dla Kolby, dla chłopaków, tutaj, youtuberów, przygotowałeś takie zacne danie. Bardzo dziękuję, było mi szalenie miło Was gościć. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz. Ja mam tak samo taką nadzieję. Petarda. Jemy. Jemy. Mamy to! Ojo! YouTube is wariują! Dźwigałbyś codziennie? Kwasior umi. Wiedziałem to od lat, ale teraz wreszcie mogłem się przekonać na żywo. Rozumiem, że nic nie skomentujesz.
Kwasior robi robotę. Ale wpadłem już dawno w kwasie demona. Opłacało się czekać, co? 9 godzin czekania, ale bardzo dobra polska, amerykańska świnka. Uida! Tak, dokładnie, w ten sposób będę jadł. Prezentuje się dobrze. Tonia? Bardzo dobre. To teraz moja kolej, słuchajcie. Tak dobrze, jeszcze nie skosztowałem. Ktoś jest petarda, chodźcie na papier! Zostaw to bok. No i tyle. Tam jest jeszcze lepiej, bo... Ale tutaj patrzę. Poczekaj. Poczekaj, bo nie mam czego pomóc. I brody. Dobra, nie. Nie mów nic, pokaż. Jest. Nie ma. Wow! Pokaż, naucz mnie. Nie mów nic, tylko pokaż. Jak?